taki to właśnie nasz weekend. Widzicie, pełno jest tutaj hoteli. Można wynająć sobie, przyjechać, zregenerować się. Rowerkami sobie jadą. Zobaczymy figurę Leopolda. Tak, zobaczymy figurę Leopolda i będziemy mogli zobaczyć morze. Kto kocha morze, łapka do góry. Taka wielka statua. Wielki, wielki posąg, tak. I tutaj jest za mną Leopold. Jestem mu do nóg. Do nóg. I jeszcze tutaj z drugiej strony zobaczymy sobie morze. Jest morze. Ulubiona miejscowość, do której lubimy przyjeżdżać. Ale dzisiaj jest fajnie, spokojnie, w sumie słońca nie ma. Od rana było słoneczko do południa, a teraz już później zaszło. Ale pogoda jest fajna, nie jest tak zimno, więc spacer można sobie zrobić. I tutaj zobaczcie, już widać wydmy. Wypijemy ciepłe kakao w naszym termosie. Tak, koniecznie wypijemy ciepłe kakao. Tutaj się nie przedostaniemy, ponieważ był odpływ, jest mokro. Także musimy iść jeszcze kawałek. Musimy iść jeszcze kawałek dalej. No i jak widzicie, to już tutaj przeszliśmy te bardziej mokre punkty. I jesteśmy nad pięknym morzem. Nie wiem, czy to tak właśnie dobrze widać, czy nie, ale tam dalej, dalej widać takie ładne. Ładny taki lazurowy kolor. No i przyszliśmy sobie odpocząć tutaj na te wydmy. Jak widzicie, mam plecak. I Aurelia tutaj ma też termos. Termos z czym masz? Z kubkiem. A ja właśnie mam kubek tutaj ze sobą i naleję sobie kawę. A ty co sobie nalejesz? Kakao. Kakao. Tutaj jest, jak się otwiera, mamy kubeczek. A ja mam tutaj kawę i właśnie sobie naleję. To zdróweczko. Gorące. Dobre. Dobre, nie? Ja, ale to teraz smakuje jak taki karmel. Nad morzem to jest inaczej niż w domu. Jak się zmienia miejsce, to, tak, to inaczej to wszystko smakuje. Za nami fajny widok, bo można popatrzeć sobie na morze. Powiedz ogólnie co, jesteś zadowolona z tego termosu? Tak, ponieważ jak w szkole sobie zabiorę ten termos, to zamiast sobie zabierać tych plastikowych kubków i tak dalej, bo mamy takie plastikowe kubki, to mamy tutaj taki mały kubek, który mi wystarczy i sobie mogę się napić w szkole. Jakby nie muszę ze sobą nosić dwóch rzeczy. Ogólnie jest przydatny termos, jesteś zadowolona, nie? Tak. Bo mój termos na przykład nie ma kubka i muszę sobie sama zabierać. Jakbyście oczywiście chcieli kupić, to też polecamy z Timu właśnie ten termos. Mój był kupiony normalnie ze sklepu, ale drogi był. Był drogi, około 20 euro za niego płaciłam. Tak. Ale trzyma ciepło też. Tylko tyle jest minus, że jest bez kubka, nie? No. Pijemy, a teraz jeszcze coś zjemy. Ciepłą kakałkiem i ciasteczkę to jest to. No. I kawa nad morzem. A wy zawsze jak gdzieś jedziecie, w jakąś podróż, to też coś ze sobą zabieracie? Jakieś kanapki albo coś? No oczywiście też chodzimy po restauracjach, ale to jest rzadkość, dlatego że... Długo się czeka. No długo się czeka. To ma zasięg faktycznie. Wow. Taka zabawka dla dużych chłopców. Ale fajnie, wychodzi słoneczko, przebija. Spójrzcie, jak ładnie. Tam dalej tak granatowo. A tutaj taki turkusowy. Turkusowy, fajnie. Wielki, fajny posąg, do którego właśnie się zbliżam.
i już Wam tutaj pokazuję. Ale on jest duży. Przedstawia tutaj jakąś głowę. Nie wiem, kogo to jest głowa. Stevie też jest mały. Ale bardzo, bardzo wysoki. Takie. Takie to jest wysokie. Mega, mega wysokie. Patrz, wejść tutaj można. Ja? Można wyjść. O, z drugiej strony, o. Ile tych głów? Trzy. A nasze dwie. Gdzie ty jesteś? Hello! Ojej! No teraz. Chyba dasz radę, no dawaj. Jasne, że tak. Udało się? Nie. Jeszcze trochę. A co takiego tu masz? Nie uważaj, bo to jest ostre, widzisz? Możesz sobie krzywdę zrobić. Ale czy zginie to tak? No może tak, ale musisz uważać. No, bo to jest ostre. Jeszcze Wam pokażę na zakończenie trochę pięknego morza. Ale pięknie. Osobiście kocham bardzo, kocham morze. Mogłabym tutaj przebywać codziennie. No bez tego to się raczej obejść nie może, co nie? Nie. Jeszcze chrupniemy sobie czekoladę. Czekolada oczywiście zawsze najlepiej się sprawdza też. Mleczna, zwykła czekolada. Daje energii. Tak, daje energii. A teraz za chwilę, kiedy już skończymy te nasze słodkości, to zabieramy Was w fajne miejsce. Także zapraszam Was cieplutko do tego sklepu. My w zasadzie będziemy tam pierwszy raz i też nie wiemy, czego tam się możemy spodziewać. Także zabieramy Was ze sobą. Zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku i zapraszam Was do Kringwinkel. No taka fajna papierniczka. No tutaj mam następną 60 centów. Popielniczka i jeszcze jedna. Euro 20. Taki talerzyk ze wzorem 60 centów. I tutaj jeszcze są takie po 40 centów. Zobaczcie, jaka ładna cukiernica. Bardzo ładna. Idziemy patrzeć, dlatego że tutaj mamy taki kącik z ciuchami. Zobaczymy, co tu ciekawego dostaniemy. Takie buciki można dostać, rozmiar 40. Ładne, zadbane. To kosztuje 24 euro. Ale powiem Wam, że fajne jest takie sztuczne. Morelowe. Dobrze. Mamy po 18 euro 10 centów marki takiej i już przyjeżdżamy. Dobrze wygląda? No. A ma kieszenie? Nie, nie ma kieszeni. Nie ma kieszeni, nie ma. Tutaj mamy taką markę 18 euro 10. To jest zielony kolor, ale... To jest naprawdę jest zielony. O, na telefonie o wiele znacznie lepiej wyglądasz.
niebieskim. No, z niebieskim o wiele lepiej. Pasuje do tej bluzy nawet? No. €18,10 i tutaj mamy taką markę. O. No właśnie, teraz było lepsze oświetlenie. Wyglądasz jak te, jak małpy. Przynajmniej są kieszenie. Wyglądasz jak te małpy. Z takimi kolorami są też małpy. Zobaczcie, tutaj jakaś koszula dla panów. 4,80 dla panów. Bardzo ładna. Chciałam wam pokazać, że jest do kupienia taka torebka za €6. No, bardzo ładna. Pasuje do mnie? O, no, żółta torebka, tak. Fajnie? No. Taka wielka, ale fajna. A zobaczcie, jeszcze wam pokażę. Jeszcze wam pokażę jedną. O, właśnie. Ale super. Jak? O, z tą lepiej. Ta jest taka pojemna, naprawdę. Materiał, ile ona kosztuje? Już wam mówię, €6 ona kosztuje. I ona w środku... Ona jest... bardzo pojemna. Tak. Jakby na wakacje, na plażę. Tak. Ta jest też fajna torebka. Fajny ma krój w ogóle. Tutaj wyglądasz jak w tych, jak w Chinach, takie by... Znaczy, ty wyglądasz jakbyś miała być z Ona Chin. Kosztuje 3,60. A w środku... No też pojemna, bardzo fajna. Czemu to są gazety? Może by była taka, wiesz, wypchana, nie? Aha. Zobaczcie, tutaj jakaś biała. Nie rozumiem, czemu ludzie to dają na sprzedaż, jeśli to jest ładne. No bo już im się nudzi. Biała pasuje? No. Zobaczcie, ogólnie ta niebieska sukieneczka, jak ona jest bardzo ładna. Ładny krój na guziczki. A zobaczymy, cena jest 9,60. Fajny stół. I ładne krzesło. Krzesła kosztują 3,60. Zobaczymy, czy wygodne. No, wygodne, fajne. Są stabilne. A stół kosztuje €36,20. No, fajnie. Ładny, zobaczcie, taki szary jest. Tutaj jeszcze... zobaczcie, jakie tutaj są krzesła. Wow! Muszę się usiąść. Wygodnie. Bardzo wygodnie. Wow. To jest chyba na sprężynach bardzo wygodne. Ładne obicie jest. Ale w jakiej cenie? Stół kosztuje €36,20. Krzesło nie pisze. Chyba, że to jest razem z krzesłami. Dlatego, że to jest niekompletny stół. A to są jeszcze dwa krzesła. No tak właśnie, to jest niekompletny. Zobaczcie, jaka ładna lampa, 7,20, śliczna, taką złotą wtyczkę ma, ładna, fajna. I zobaczcie, tutaj mamy, ojej, jaki wieszak z, taka imitacja właśnie z łapek dzika. A to jest prawdziwe? A nie wiem, czy to jest prawdziwe, czy plastikowe, nie wiem. Poczekaj, dotknę. A nie wiem, czy to jest prawdziwe. No to jest chyba, to jest prawdziwe. Naprawdę to jest prawdziwe, bo to czuć. Może. Czuć. Zobaczcie, tak. Jakaś to? A tyle to kosztuje €60,30. Ale dobrze się otwiera. Komoda. Ale komoda. Piękne drewno. Bardzo pojemna. Super. I ona kosztuje €90,50. Ale te klucze mi się podobają. No długa. No, ponieważ klucze tutaj są takie. Ładne jest.
Tutaj takie dodatki fajne metalowe, nie? Fajnie wygląda. A chodź zobaczymy tutaj następną. 60 euro 30 centów. Otwiera się, otwiera. I w środku wygląda tak. Pojemno, no. A klucz ten sam? A taki podobny. No to... Niewygodne. Twarde, no. Ale stół ogólnie ładny i tutaj kosztuje 48,50. A zobaczcie jeszcze, co mamy. Taka piękna szafka. Wow, ale super. 60 euro 30 centów. Zobaczcie tutaj, jaką ma wyściółkę taką fajną, zieloną. Fajna, ale zielona, ładne, nie? Fajnie, no. Tutaj sobie na przykład poustawiać jakąś porcelanę albo jakieś alkohole dobrej marki. O, chodzi. Tak, chodzi, wszystko chodzi. Szybka jest, bardzo ładnie. Taki witraż fajny. Z witrażem takim. Szafeczka się otwiera. A tutaj? Tutaj coś jest ewidentnie, coś nie działa. I tutaj mamy coś 18 euro 10 centów, i to jest tak jakby na do telewizorów. Ogólnie ten sklep jest fajny, no można znaleźć trochę rzeczy, ale ogólnie jest tutaj kiepsko, tak dlatego, że oświetlenie, no słabe, słabe, mimo tego, że lampy świecą, ale oświetlenie jest słabe. No i tu mamy kanapę taką. Jest kanapa, sofa 72 euro 40 centów. Tego taka ładna poduszka. No wygodna. Ale zobaczcie, jaki stół jest bardzo ładny, drewniany. 18 euro 10 centów. I tu jeszcze mamy taką kanapę. 36 euro 20 centów. No, wygodne, wygodne. Materiałowa, krateczkę, 36,20. Stoliczek taki metalowo-szklany, 24 euro i 10 centów. I ona kosztuje 135 euro. Taka ładna, drewniana. Ładna komoda. Bardzo ładna komoda, ale to jest sklejka i ona kosztuje 36,20, natomiast to jest sklejka, ale bardzo a ładna. A co to znaczy sklejka? No, czyli to jest takie płyta, wiesz, takie wiórka, to są takie wiórka drewniane posklejane, sprasowane w jedność, czyli to nie jest typowe 100%. To widać, ponieważ to jest, to tak się błyszczy, to nie? Ale bardzo ładne imitacje, prawda? No. Zobacz, tutaj. Zobacz, jaki tutaj jest jaki obraz, 34,50, ładne kolory, no i tutaj mamy komodę, 24 euro 10 centów, no, ładnie się otwiera. Pojemno też. Tak. Jaka klamka z takimi koralikami różnymi. Ale koraliki. Okej, zobaczcie, jaka klamka. Ciekawe. I ona kosztuje 60 euro 30 centów. No dobrze. To jest okej, fajna. Tutaj można położyć. Tak. Taka jest lampka tutaj. Można sobie zapalić lampkę. I tu mamy dalszą część tej szafki. I jeszcze tutaj mamy taką szafę, 36,20. No, fajnie chodzi. I jeszcze jedna tutaj za 45,90. Ten stół tutaj jest bardzo ładny, okrągły, 36,20. Bardzo ładny, zadbany, ładna nóżka. Mamy parawany, ten jest taki materiałowy, styl chyba taki chiński. Tak jak widzimy, ten nie jest na sprzedaż. No i taka ładna para, chłopiec, dziewczynka sobie siedzą pod parasolką.
Zobaczymy, czy tutaj jest jakaś sygnatura. Nie, nie ma. 6 euro. I tutaj takie filiżanki mamy po 60 centów. Tutaj też po 60 centów z podstawkami. A tutaj zobaczcie, jakie ładne takie wróżyczki. 60 centów. Tak. I takie jeszcze pomarańczowe, też 60 centów. No i czarne filiżanki, 60 centów. 60 centów. Powiedzcie mi, czy zjedlibyście z takiego talerza, bo ja raczej nie. Niezachęcający kolor, żeby spożyć na nim posiłek. No to tutaj już jest taki ładniejszy talerzek, 40 centów. I tu mamy jeszcze takie talerzyki. Tutaj mamy takie filiżanki. 60 centów. Taka sygnaturka. No ale jest to niekompletne. I dużo, dużo szkła możemy tutaj dostać. Dużo, dużo szkła. To takie obrazy różne. No, te są fajne. Ale nie wiem, w jakiej cenie. Tu jest jakiś Newport. Tu jakiś przedstawiający też statek. Taki koszyk porcelanowy, 7,20 euro. No, nawet ładnie wygląda. Tak wygląda.